My ludzie, a więc ja i ty, nie reagujemy bezpośrednio na to, co widzimy w sensie fizycznym. Nasza reakcja jest uwarunkowana chociażby przekonaniami na temat tego, czym rzeczy są, skąd pochodzą, z czego są wykonane, ile kosztują, czy też jaka jest ich ukryta natura. Na naszą reakcję wpływa też wcześniejsza wiedza i dotychczasowe życiowe doświadczenia. Stąd dwie osoby patrzące na tę samą rzecz, na ten sam obraz, będą prawdopodobnie widziały coś zupełnie innego. I jeśli nie zarządzimy własną opowieścią, to znany ci przecież storytelling, to zrobi to za nas potencjalny klient, odbiorca i utracisz nad nią kontrolę, a chyba nikt by tego nie chciał. Co widzisz na tym zdjęciu? To jest zdjęcie, które bardzo często pokazuję podczas zajęć ze studentami i pytam o to grupę, zadaję pytanie, co widzicie. Oczywiście padają bardzo różne odpowiedzi. Dwie kobiety, lato, dwie kobiety, które idą się kąpać. Ktoś dostrzega, że tam z tyłu jest jakaś łódka, ktoś mówi, że to łódka wędkarska. Ktoś może powiedzieć, że to matka z córką idzie się wykąpać. Ale prawda jest taka, że my nic nie wiemy, tylko sobie to dopowiadamy. My nie wiemy, kim one są, co one robią, co je łączy i czy to w ogóle są kobiety. My zakładamy, że to są kobiety, bo pewne cechy fizyczne na to nam wskazują, ale umówmy się, że możemy się bardzo mocno pomylić. Tutaj nikt nie zarządza opowieścią i my sobie ją sami dopowiadamy. To wcale nie musi być lato, to może być zima i one idą się wykąpać w zimnym czy też w zimowym morzu. One wcale nie muszą iść się wykąpać, one mogą zrobić coś znacznie gorszego, na przykład odebrać sobie życie. To nie musi być matka z córką, czy to nie muszą być dwie przyjaciółki, to mogą być partnerki życiowe. Więc tutaj te relacje, ta sytuacja, co się dzieje na tym zdjęciu, to wszystko powstaje w naszej głowie, ponieważ tutaj nikt nie zarządził opowieścią, więc my sobie sami dopowiadamy. Gdyby dzisiaj ktoś mnie zapytał, jakie jest jedno najważniejsze słowo w kontekście strategii marki czy dziedziny, którą się zawodowo zajmuję, to powiedziałbym pewnie, że jednym z takich najważniejszych słów jest właśnie słowo percepcja. W tym sensie branding jest zarządzaniem opowieścią i sprawianiem, że określona grupa ludzi, no nie każdy, określona grupa ludzi, na których nam zależy, zobaczy, pomyśli, powie innym to, co chcemy, aby zobaczyła, pomyślała, czy też powiedziała innym na nasz temat. W tym sensie w wielu przypadkach praca stratega marki polega na identyfikowaniu, jak ludzie widzą określony produkt, co o nim myślą i mówią, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co musimy zrobić, aby ta wewnętrzna opowieść konsumenta się zmieniła, bo ona niekoniecznie musi być prawdziwa i bardzo często tak właśnie jest. Możemy generalnie zmienić percepcję wszystkiego. Percepcję wody zmieniła chociażby firma Liquid Death Mountain Water, o której opowiadam w innym filmie. Marki istnieją dlatego, że nasz związek z rzeczywistością nie jest obiektywny. My oczywiście lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy racjonalni, że dokonujemy racjonalnych, przemyślanych wyborów. To często jednak tylko wrażenie wynikające z tego, że racjonalizujemy nasze nieracjonalne decyzje i po ich dokonaniu szukamy potwierdzenia na to, że rzeczywiście to była dobra decyzja i za nią stoją bardzo konkretne argumenty, ale często przecież kierujemy się emocjami. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, dlaczego coś lubimy, ponieważ cały proces odbywa się poza naszą świadomością. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu, no, to poprzez, no, reminiscencję. To są słowa jednego z bohaterów kultowego już polskiego filmu Race.
W kontekście badań psychologicznych bohater mówi absolutnie prawdę, ponieważ nam się generalnie podobają rzeczy, z którymi już mieliśmy wcześniej kontakt. Dowiódł tego amerykański psycholog społeczny polskiego pochodzenia Robert Zając, a opisany przez niego efekt został nazwany efektem czystej ekspozycji. I zgodnie z założeniami tego, zgodnie z jego zasadami, im częściej spotykamy się z jakimś bodźcem, tym większą sympatią go darzymy. Tak więc wystarczy częstszy kontakt z danym obiektem, byśmy uznali go za bardziej atrakcyjny. Oczywiście w punkcie wyjścia ten bodziec musi być neutralny. To nie jest tak, że jak coś jest postrzegane przez nas jako złe, to im częściej będziemy to widzieli, to nagle stanie się dobre. Dlatego też reklamy i wszelkiego rodzaju komunikaty marketingowe atakują nas z każdej strony. Codziennie mamy styczność z tysiącami takich bodźców, które docierają do nas za pośrednictwem reklam zewnętrznych, radiowych, telewizyjnych, poprzez media społecznościowe, a nawet czasami my sami jesteśmy ich nośnikiem, kiedy na przykład mamy bluzę czy też czapkę z logo, z dużym logo firmy. To, co jest jednak ważne, to, że my nie musimy być świadomi faktu, że kiedyś spotkaliśmy się z danym obiektem. Mało tego, nie musimy nawet lubić danego przedmiotu. Czasem po prostu liczy się ilość kontaktu, więc ten początkowy przedmiot może być neutralny dla nas i ilość kontaktu sprawi, że stanie się dla nas przyjemniejszy, bardziej przyjazny, mniej obcy, a przez to być może w przyszłości bardziej pożądany. Marka jako taka ma też swoje miejsce w mózgu. Dowodzą tego chociażby ślepe testy. Kiedy nie wiemy, kto wyprodukował dany produkt, to za jego ocenę odpowiada obszar odpowiedzialny za uczucie przyjemności i nagrody. Czyli po prostu oceniamy, czy nam coś na przykład, nie wiem, smakuje, czy też nie. A kiedy wiemy, jakiej marki jest produkt, to aktywny jest obszar odpowiedzialny za pamięć. No i do głosu dochodzi wszystko to, co wiemy, czego nas nauczono, nasze przekonania, i to one pomagają nam dokonać oceny. Dlatego chociażby w ślepych testach ponad 50% osób, które uwielbiają Coca-Colę, wybierają jako lepszy napój Pepsi, ponieważ ten obszar odpowiedzialny za uczucie przyjemności i nagrody mówi im, to jest dobre. To jest coś, co mi smakuje.